Witam serdecznie. O tym, co dzieje się w miasteczku namiotowym pod Sejmem, gdzie protestują opiekunowie osób niepełnosprawnych, rozmawiam z Kingą Wronką, która 4 dni temu przystąpiła do protestu głodowego. Witaj, Kingo. Witam. Powiedz mi, jak się czujesz? Czuję się w miarę dobrze. Jak wyspałam się dzisiaj nawet. Było trochę zimno, ale dziękuję. Na razie jest okej. Myślę, że jakby było tak jak dziś, to jeszcze jestem na tyle silna, że jeszcze długo, długo wytrzymam. A powiedz, w jakim stanie są pozostali uczestnicy tego protestu głodowego? To znaczy, Sławek to zaczął wczoraj, więc jeszcze jest okej. To jeszcze nie jest czas, kiedy on będzie tutaj nam opadał sił, więc się trzyma dzielnie. Z Arielem dzisiaj się jeszcze nie widziałam, więc nie wiem, w jakim jest stanie. Wczoraj wieczorem, no widać, że zmęczony, tak? Że już jest zmęczenie, ale tak to ogólnie... Twoje pieski słychać. Tak, bo one tutaj jakby ubrały się w rolę stróżujących psów, tak? I całego tego miasteczka bardzo dzielnie pilnują. Jak przychodzi ktoś zupełnie obcy tuż koło naszego, że tak powiem, końca terenu, no to niestety, ale reagują, bo... I macie dobrą ochronę. No tak, mamy ochronę, zdecydowanie. No wróćmy do Ariela. Tak, właśnie, no tak jak ci powiedziałam, nie, dzisiaj go jeszcze nie widziałam, ale wczoraj jak widziałam wieczorem, to zmęczenie widać. Ja rozmawiałem z Arielem telefonicznie, dosyć słabe się wydaje. Tak, ale dzisiaj rozmawiałeś z nim? Tak, przed chwilą. Aha, no to bo jak znaczy domyślam się, że on już po prostu leży, tak? I jest już na tyle słaby, że leży. A ja no tak z racji też psów trochę nie za bardzo się, wiesz, przemieszczam po miasteczku i do każdego namiotu zaglądam. Więc jeszcze dzisiaj go nie widziałam. Zaraz podejdę. A powiesz, jak słabo, czują się pozostałe osoby w miasteczku? Bo tutaj na stronie wydarzenia ludzie pytają o was. Niepokoją się. Wiesz, no dziewczyny to już mają jak najbardziej prawo być zmęczone, bo one są tu od samego początku 9 dni razem z Piotrkiem, tak? Piotrek, no to wiadomo, silny facet, więc nie daje po sobie poznać, że jest zmęczony. Niestety jest już zachrypnięty bardzo, bo my wychodzimy tutaj, krzyczymy pod Sejm i to też daje się potem odczuć na jego biednym głosie. A dziewczyny, no to wiadomo, przemarznięte, poprzeziębiane, niektóre mają temperaturę, wiesz, no 9 dni w takich warunkach, że cały czas tylko świeże powietrze, to i skóra i wszystko. No, kobieta to jest jednak bardziej wrażliwa materia i po prostu one już widać zmęczenie. One powinny być wymienione, myślę, przez kogoś z kraju, tak? Ci ludzie powinni się tutaj rotować. One już moim zdaniem zrobiły bardzo dużo i powinny jechać odpocząć chociaż na 2-3 dni. Powiedz mi, czy na miejscu macie jakąś opiekę medyczną, bo tam jednak nie, są osoby nie niepełnosprawne. Nie mamy, ale dzisiaj był pan komendant, który nas tutaj pilnuje i pytał się, jak się czują głodujący i pozostali i czy nie potrzebujemy opieki medycznej. Także tutaj jesteśmy pod opieką bardziej policji, tak? Karetka sama z siebie nie przyjeżdża, tylko jak coś się dzieje i jest wzywana. A powiedz, nie brakuje wam jakichś leków ewentualnie? No, brakuje. Właśnie robiłam dzisiaj listę rano i nawet chyba ją gdzieś mam tutaj koło siebie. Jeśli możesz, to spróbuj powiedzieć, czego potrzeba. Już ci mówię. Potrzebujemy wapna musującego, potrzebujemy magnezu, multivitaminy, NutriDrink, to jest taki drink, który stawia właśnie przy głodówce na nogi. Plastrów z opatrunkiem i bez opatrunku. Woda w baniakach, bo to idzie w dużej ilości. I coś na opryszczkę tutaj dziewczyny dopisały, bo to jednak jak one cały czas oblizują usta na tym zimnym wietrze, no to już z tym też mają problem. Rozumiem, czyli ewentualnie osoby, które wybierają się do miasteczka namiotowego, a takie rzeczy posiadają przy sobie, to prosimy. Głównie leki tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o jedzenie i całą resztę, to tutaj naprawdę warszawiacy dbają, przynoszą. Dzisiaj jeden z posłów przyszedł z zakupami. A powiedz, wiecie o tym, że dzisiaj w Sejmie jest bardzo ważne głosowanie właśnie wiemy, w waszej sprawie. Wiemy, jak się do tego wiemy. Ustosunkowujecie? To znaczy, no uważamy, że to nie będzie to, czego my oczekujemy, więc jakby to nic nie zmieni. Oni myślą, że nam tym zamkną usta i że my sobie na weekend zjedziemy do domu, tak? No to tak nie będzie na pewno. Co chciałabyś powiedzieć tym osobom, które z zapartym tchem
kibicują temu waszemu protestowi. Przede wszystkim tym osobom niepełnosprawnym, które solidaryzują się z wami, bo utrzymuje z nimi kontakt, solidaryzują się na każdym kroku, trzymają za was gorąco kciuki, denerwują się bardzo, że nie mogą tam być z wami, że nie mogą w żaden sposób tego wesprzeć. I są, no nie ukrywam, zaniepokojone tym, że nasze polskie społeczeństwo tak słabo włącza się w ten wasz protest. No właśnie, i to też jakby demotywuje trochę, że tak się właśnie nie interesują nami posłowie i tym ludziom mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, bo wczoraj jak włączyłam wieczorem przed snem laptopa, no to takich pozytywnych jakichś wiadomości, komentarzy było mnóstwo. Także za wszystkie dziękuję, nie wszystkim byłam w stanie odpowiedzieć, bo jednak w takich warunkach to trochę szybko ręce marzną i po prostu uciekałam już gdzieś pod śpiwór, żeby się wygrzać. Zrób to ale teraz. Naprawdę za wszystkie ciepłe... Proszę? Zrób to teraz. Tak, tak. Właśnie jak już się wszyscy obudziliśmy, to po kawie jak najbardziej usiądę i zaczynam dawać zaległości. Z częścią wczoraj rozmawiałam. No to jest bardzo miłe, tak? I my wiemy, że wszyscy tutaj tak naprawdę jesteśmy razem i powinno tak być, że wszyscy jesteśmy razem i wszyscy jesteśmy równi. I tak jak mówiłam już wczoraj, że ja rozumiem tych, którzy przyjechać nie mogą, ale mam też sygnały od ludzi, którzy gdzieś tam jednak motywuje ich na przykład taka Dorotka, tak, która jednak przyjechała z mężem taki kawał drogi i właśnie ta pani, która dzisiaj do nas rano przyjechała, przyjechała właśnie ze względu na to, jaka jest Dorotka, bo to ona ją zmotywowała do działania i przyjechała 500 kilometrów, żeby z nami tutaj pobyć kilka dni. Sama ma dwoje dzieci niepełnosprawnych, także jednak no będą się pojawiały takie osoby i to jest bardzo miłe, że ci ludzie przyjeżdżają. Już pomijając to, że warszawiacy też mogliby jakoś bardziej no, poczuć się tutaj, bo to chodzi mi o tych warszawiaków z właśnie opiekunów, tak? Czyli jak tutaj są na miejscu, to łatwiej by było im podjechać nawet na jeden dzień, na jedną noc, prawda? Bo to nie jest ani taki duży koszt, jeżeli są na miejscu. No i też łatwiej znaleźć opiekę dla tej osoby niepełnosprawnej, żeby tą jedną noc tutaj pobyć. Generalnie chodzi o to, że po prostu nie wytrzymujecie już tej presji psychicznej i fizycznej, bo no, warunki, w jakich przebywacie, są spartańskie, wręcz trudne. I dlatego rozmawiając wcześniej z Piotrem, Piotr wspominał, że prosiłby w miarę możliwości, żeby próbować rotacyjnie się wymieniać, tak? No właśnie, tak, bo to o to chodzi, żeby te dziewczyny mogły jechać odpocząć, bo to siada psychika, tak? Siada psychika, nie ma co tu ukrywać i ludzie, którzy tu przychodzą i gdzieś tam mówią ciepłe słowa, to na pewno to pomaga, ale jednak zmęczenie po tylu dniach jest, no jest zrozumiałe, tak? To nie jest lato i piwak gdzieś nad wodą, tylko o coś tu walczymy i nie jest to na pewno nic miłego i po 9 dniach kobiety mają prawo być zmęczone. A jak się zachowują media? Czy pojawiają się na miejscu? Bo ja monitoruję, nie ukrywam, co godzinę monitoruję media, wszystkie portale internetowe i zdarzają się tylko króciutkie przebitki. Tak jakby nie było w Sejmie i pod Sejmem protestu. Jakby nie było tych 100 tysięcy ludzi z tym problemem. To jest ogromna część społeczeństwa, które jest kompletnie ignorowane. TVP Warszawa nagrał dzisiaj live'a ze mną. Także było, bo nawet dzwoniła do mnie już koleżanka, że widziała mnie. To było rano o 8:00. I teraz z Piotrem też TVP, ale taka ta ogólna, którą zresztą Piotr wczoraj wzywał na przestuberze, gdzie są media publiczne. Także przyjechali i nagrywali z Piotrem materiał, tylko nie wiem, czy na żywo, czy to wiesz, gdzieś poleci w późniejszych wiadomościach. Powiedz mi, Kingo, jeszcze na koniec, w jaki sposób ci ludzie, którzy siedzą w tej chwili w domach, w jaki sposób mogą wam pomóc? Przyjść, po prostu przyjść. Dzisiaj o 18:00 mamy karaoke antyrządowe, więc można to potraktować jako mini rozrywkę, tak? Przyjść, pokrzyczeć z nami, pośpiewać, pobyć, porozmawiać. To na pewno dużo więcej da niż jakiekolwiek zakupy i tak dalej, bo my tu nie oczekujemy jakichś darów. My po prostu oczekujemy tego, że wszyscy będziemy razem solidarni, tak? W tej sprawie. Rozumiem. Dziękuję ci, Kingo, w takim razie na ten moment za rozmowę. Być może będziemy się jeszcze w dniu dzisiejszym łączyć. Także na razie trzymajcie dziękuję się dzielnie. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.